przerwie. Z nami pan Janusz Rydzek, organizator maltańskich podwodnych warcabów. Skąd i kiedy zrodził się ten ciekawy pomysł? Pomysł tak naprawdę zrodził się jakiś czas temu. Nie mieliśmy niestety narzędzi, to znaczy nie mieliśmy miejsca, które by idealnie pasowało do tego, żeby zrobić ten turniej. No i powstały termy maltańskie. Tak, no nareszcie powstały termy. Przepiękny, naprawdę zapraszam serdecznie. I ten obiekt ma jako jedyny z niewielu basen o głębokości 5 metrów, szerokości 25 i długości 30 metrów. I cała Niecka ma głębokość 5 metrów, czyli nie ma wypłycenia. Jest mnóstwo miejsca, tak. Także tak naprawdę jednocześnie może kilkadziesiąt osób nurkować, nie przeszkadzając sobie absolutnie. Jak można się było załapać na to? Były prowadzone jakieś zapisy? Znaczy, cała idea tego turnieju była open, czyli każdy, kto umie nurkować, kto ma ten podstawowy stopień, żeby mógł nurkować pod wodą, mógł wziąć udział w turnieju. No i warunkiem oczywiście była znajomość zasad gry warcaby, dokładnie. I tak naprawdę każdy mógł wziąć w tym udział, co zresztą było odzwierciedleniem, ponieważ my spodziewaliśmy się tak naprawdę w większości, że będą to nasi znajomi czy klubowicze, ludzie z naszego grona, a było sporo ludzi, które były spoza w ogóle, dowiedziały się z internetu, dowiedziały się tak zwaną pocztą pantoflową. Także jesteśmy naprawdę z tego dumni. Jak dokładnie wyglądał ten turniej? No właśnie, od strony technicznej. Też. Tak. To znaczy tak, no oczywiście musieliśmy zrobić specjalną planszę, to co oczywiście bardzo dziękujemy naszemu grafikowi, który stworzył to. Mieliśmy mały kłopot, ponieważ niestety zrobiliśmy na początku planszę, która pływała. Ona się unosiła na powierzchni wody, a warunkiem oczywiście było to, żeby opadła na dno i leżała na dnie, także dlatego ta kratownica była, zresztą ona później okazała się bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ na tej kratownicy później gracze odkładali sobie pionki, te, które zbili przeciwnikowi. I do tego pionki. No, pionki musiały być na pewno takie, które toną, czyli najlepiej do tego nadawały się krążki hokejowe. Niestety problemem było to, że krążki hokejowe są wszystkie czarne, nie ma kolorowych. Tak? Także musieliśmy nakleić na 12 krążków taką taśmę przylepną białą, która oczywiście spowodowała, że były i czarne, i białe pionki. No i oczywiście plansza metr na metr. Tak, plansza metr na metr, dosyć duża, także pod wodą, bo pod wodą i tak wszystko wydaje nam się o 1/4, 25% większe, także jak ktoś widział rybę pod wodą taką, to oczywiście ona była taka. Metr na metr, co niesamowicie w ogóle wyszło, wizualnie to wyglądało, bo to też widać na kamerze. My mieliśmy Filipa, który kręcił dla nas film, z którego oczywiście będzie materiał, jak już po montażu, po złożeniu tego wszystkiego. No i co, no wyglądało to fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Trzeba to zobaczyć, bo nie da się tego tak naprawdę opowiedzieć. Czy była widownia, która mogła się temu przyglądać tak, z góry? Właśnie. Termy maltańskie mają basen, tak jak powiedziałem, o głębokości 5 metrów. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ jako jeden z niewielu basenów mają szybę. Szyba, która jest na mniej więcej głębokości około 2,5 metra, ona ma 1,5 metra na 1,5 metra i przez tą szybę na sucho, schodząc z takiego małego pomieszczenia, schodką, drabinką na dół, można oglądać wszystko tak zwaną suchą stopą. Także osoby, które chciały to zobaczyć, które nie nurkowały, mogły to zobaczyć bez problemu. Oczywiście wszystkie inne osoby, które nasi znajomi, którzy byli tak zwanymi kibicami, widzami, mogli założyć maskę i zwyczajnie zanurzyć głowę pod wodę i to było wszystko fantastycznie widać, bo z wysokości 5 metrów, tak jakbyśmy stanęli tutaj na balkonie i my tutaj byśmy grali, to cała widownia u góry, przepiękny widok. Jak dużym zainteresowaniem się cieszyły te zawody? Dużo ludzi przyszło, żeby sobie właśnie popatrzeć? Znaczy tak, żeby samych graczy było 12? Tak, 12 osób. Natomiast wiadomo, przyszli znajomi, przyszli dziewczyny, sympatie jakieś tak dalej, graczy. I oni tak naprawdę tworzyli tą widownię. Dodatkowo jeszcze w tym czasie, kiedy my graliśmy w warcaby, podczas naszej gry był
kurs freedivingu i ci freediverzy również w międzyczasie spoglądali na nas, patrzyli, co się dzieje. I jak długo trwał taki pojedynek między... Znaczy tak, my ustaliliśmy, że żeby ludzie nie przeciągali, ponieważ pojawił się, może nie problem, ale musieliśmy wziąć pod uwagę to, że co stanie się wtedy, kiedy nurkowi zabraknie powietrza, to znaczy skończy się powietrze w butli. Czy to będzie dyskwalifikacja, czy też nie, jak to technicznie miałoby wyglądać. Tak. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że sędzia, który cały czas był, który również miał kamerę w ręku, w przypadku, jeśli byłyby jakieś niejasności, moglibyśmy odtworzyć na filmie, ustaliliśmy, że ten sędzia będzie pilnował czasu około 20 sekund do 30 maksymalnie na ruch. Także muszę powiedzieć nawet, że nie było takiej sytuacji, gdzie on by popędzał. To strasznie dynamicznie się wszystko odbywało. I powiedzmy około 15 minut taki mecz do 20 trwał, bo później jak już wiadomo, jak już były powiedzmy 3-4 pionki tylko na planszy, no to rzeczywiście to wymagało skupienia. Dawaliśmy ten czas, bo widzieliśmy, że ci ludzie nie przeciągają, tylko rzeczywiście oni po prostu myślą, grają. Druga sprawa jest taka, że trzeba zrozumieć, że pod wodą nie do końca my myślimy tak szybko jak na powierzchni, bo jednak tak. Nurek musi skupić się. Jakie są utrudnienia, właśnie, nurek musi skupić się na tym, żeby oddychać przez automat oczywiście, robić to w sposób prawidłowy. Druga sprawa, że ci, którzy dobrze nurkują, oni się utrzymywali nad planszą, czyli wisieli w tak zwanej toni. Nie klękali, nie siedzieli na dnie. Dlatego to też wymaga skupienia, wymaga pracy. Dodatkowo oczywiście obciążenie związane z grą, czyli samym myśleniem logicznym. Ta edycja, pierwsza zresztą, cieszyła się ogromną popularnością. Wobec tego, czy będzie kolejna? Na pewno będzie kolejna. Będzie na pewno będzie rozszerzona o sponsorów, na co liczę oczywiście, ponieważ była tylko jedna nagroda i ja myślę, że też tak będzie w drugiej edycji, ponieważ jest to system pucharowy, czyli odpada przegrany i on już nie wraca do gry. Dlatego tak naprawdę wygrany jest tylko jeden. Zwycięzca jest tylko jeden. My ufundowaliśmy w tym roku, na tą pierwszą edycję ufundowaliśmy jako organizatorzy maskę do nurkowania, taką naprawdę porządną maskę, bo to maska firmy Oceanic, jedna z najlepszych, Pionier, wartości 395 zł. Liczę na to, że w przyszłym roku uda mi się zebrać od sponsorów nagrody i oczywiście będzie to takie z większą pompą. Ale będzie na pewno i będzie to na pewno kwiecień, bo to jest taki moment, gdzie my nurkowie przygotowujemy się jakby do sezonu letniego i w okolicach tego kwietnia, maja już wszyscy wchodzą do wody, a to jest doskonały moment, żeby w basenie wypróbować sobie sprzęt, wejść do wody, pobyć pod tą wodą, poprzypominać sobie te wszystkie odruchy, te wszystkie techniczne rzeczy, a przy okazji zagrać i może wygrać główną nagrodę. No właśnie, wspominał Pan o nurkach. Czy wielu jest w Poznaniu, wiele jest osób, które faktycznie potrafią nurkować? I czy wielu będzie takich kandydatów do tej gry w Warcaby pod wodą? Ja myślę, że tak. Znaczy, rzesza nurków jest ogromna. Tak naprawdę jest to sport, który w tej chwili może uprawiać już każdy. Każdy, kto oczywiście nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, ale o tym oczywiście decyduje specjalista, lekarz. Myślę, że mam nadzieję, że będzie przynajmniej 3-4 razy więcej uczestników. Będą więcej reklam będzie. Druga sprawa, że było w Gazecie Wyborczej, bo w innych mediach Państwo też wiecie o tym. Więc ja myślę, że za rok zdecydowanie więcej ludzi, będzie zdecydowanie więcej nurków. Tym bardziej, że tutaj tak naprawdę nie trzeba mieć jakichś szczególnych umiejętności. Tu wystarczy po prostu mieć stopień podstawowy, czyli tak zwane powiedzmy prawo jazdy kategorii B i umieć grać w Warcaby i to wszystko. A jak możemy ten stopień podstawowy zdobyć? Po prostu idziemy, zapisujemy się na kurs i jak to dokładnie wygląda? Zaczyna się zawsze od tego, że zapisujemy się na kurs. Tak naprawdę w większości przypadków kupujemy sprzęt ABC na własne swoje potrzeby, żeby po prostu zwyczajnie pojechać na przykład do Egiptu na wycieczkę, zanurzyć sobie głowę pod wodę, poglądać rafę. Większość ludzi, która właśnie w ten sposób zaczyna, zawsze po powrocie z takich wakacji chce zrobić kurs nurkowania, czyli chce się nauczyć tych podstaw. Kurs nurkowania składa się tak naprawdę z trzech
takich podstawowych części. Jest to część teoretyczna, czyli wykłady. Zakończona ta część teoretyczna jest egzaminem teoretycznym. Następnie są zajęcia na wodzie zamkniętej, czyli tak zwanym basenie. Ćwiczymy wszystkie procedury awaryjne, ćwiczymy zachowanie pod wodą, obsługę sprzętu, pływalność i tak dalej, ruszanie płetwami itd., itd. I ostatnia część to nurkowanie na wodzie otwartej, czyli morze, jezioro, ocean, jak to sobie życzy. I tam właśnie uzyskuje się ostatecznie po wykonaniu czwartego nurkowania stopień ten open water diver, czyli nurek wód otwartych, ten podstawowy, który upoważnia nas do nurkowania w każdej bazie na całym świecie, oczywiście z partnerem, do maksymalnej głębokości 18 metrów. Dziękujemy wobec tego serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Trzymamy kciuki za tą kolejną edycję w kwietniu, to już za rok. Także tak, za rok zapraszam serdecznie. Kiedy zapisy? Zapisy mam nadzieję, że już od lutego, już będzie o tym głośno i zapis od lutego. Aczkolwiek na pewno zrobimy coś takiego, że będzie to taka, tak jak powiedziałem, formuła otwarta, więc tak naprawdę jeśli ktoś się nie zapisze, nie zdąży, to po prostu zwyczajnie może przyjść, a my i tak listę graczy tworzymy przed samym turniejem, na 15 minut przed otwarciem. Dobrze, no to w takim razie super, mam nadzieję, że poznaniaków będzie coraz więcej i jeszcze pan Janusz. Tak, właśnie chciałem, bardzo dziękuję. Obiecałem mojej żonie, że ją pozdrowię, także kochanie, pozdrawiam cię i dziękuję za cierpliwość, którą masz do mnie, że mogę nurkować i mojego kochanego synka. Całuję cię i wracam do domu za chwilę. Dziękujemy serdecznie za nasze spotkanie, a my, drodzy Państwo, już zapraszamy Was na raport, czyli najważniejsze wydarzenia z Poznania, które specjalnie dla Was przygotował nasz Mateusz Borys.